No chłopaki, kurde, jak zaczęliście z motoryzacją? No ja zacząłem bardzo wczas, w wieku bodajże 17-18 lat. Pierwszym moim pojazdem był Komar Romet, silnikiem rometowskim, już mocny, bardzo mocny. Później nastąpiły dalsze zabawki PRL-owskie, czyli motorynka, jakiś starszy Komar do remontu. O. Później się pojawił pierwszy Simpson. I to był Simpson Schwalbe. Wtedy kosztował bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Schwalbe? Simpson Schwalbe, tak? Nie znam. Na 16 kołach, taki jak wielkości jak sportowy, tylko że obudowany jak skuter. Aha. Można sobie zobaczyć na YouTubie, że są zdjęcia ładne. I później był Simpson skuter. Też jeździłem, nie wiem, samochodu. Jeździłem też czasami w zimie, jeżeli warunki pozwalały. Czasem trzeba było się specjalnie przewrócić, żeby jakieś szkody nie zrobić i tak dalej, a niestety droga szklanka na drodze, to różnie bywa. No i cóż, no i teraz wróciłem po iluś tam latach z powrotem do Simpsonów, ponieważ to jest moja pasja. Simpsony? Lubię to, Lubisz to? Lubię to. A ty, Max, jak zacząłeś? Ja, no to w wieku 17 lat ja już jeździłem na ETZ, nie? Na ETZ? Tak, tak. I to na kole? Nie, nie, na to mnie nie namówisz, nie? Nie, nie, ja nie. Tego nie wyobrażam w ogóle, nie? Nie, ale byś chciał? Nie, potem 20 lat jak miałem, to mi to wyszło z mowy. Aha. Skończyłem z motocyklami. To tak jak ja, 20 lat i koniec. Rodzice mi w ogóle to wybili z głowy, że tak powiem, nie daj sobie spokój i tak dalej, nie? Ale miałem 3 ETZ-y, jedną zatarłem, jedną rozwaliłem, a ostatnio sprzedałem i sobie dałem spokój. Tak to było, nie? No i po 23 latach wróciłem, nie? Na razie kupiłem taki... Junaka kupiłem, nie? Ale powiem, doposażyłeś go niesamowicie, nie? No, no i jeździ nim trasy, no. Słuchaj, a to jest oryginalna lampa? Tak, tak. A w maju kupiłem Aprilę. Klasika. Taki chopper. W dwusuwie. W dwusuwie? Chopper? Tak, tak. I on już, to już jest pomału klasyk. To jest który rocznik to był? 98 rok. 98? No, klasik. Aprila klasik. Dokładnie. Masz jakąś fotkę? Masz jakąś fotkę? Nie mam. W fajnym stanie za fajne pieniądze. Kupiłem go w Żywcu. Tam u was, kurczę, jest chyba dużo, dużo grup motocyklowych, o. Co? Jak to na Śląsku? Jak to na Śląsku? Jak na Śląsku, pozdrawiam grupę Bielscy. No. O, jest, z Bielska. Bielsko-Biała, nie? Bielsko-Biała. To trzeba ich pozdrowić, chłopaki. Ale doposażyłeś, kurde no. Nie, mówię, jak ja przyjechałem, to ja po prostu... Nie powiedziałbym, że to jest junak. Już mówię, czy mi się przesłyszało, że Czesław mówił, że ty masz junaka. No wiesz, to są Chińczyki, nie? Ale one robią swoje... No. Właśnie te modele były handbary, właśnie... kurde, tak. Ci powiem. A ta nakładka tutaj? Do wygodniejszego siedzenia, chcesz, tak? Żeby cię tyłek nie bolał. A. I robi robotę to, niesamowitą. Jak miałem... Nie miałem tego, to tyłek wysiadał, po 120 km wysiadał, nie? A z tym, widzisz, 400 zrobiłem i... Mogę jeszcze wsiąść i jechać, nie? Czesław, a ty pokaż swojego tutaj byka. No cóż, co mogę dużo pokazać. Robię tylko jedną robotę. Przekręcam kluczek. Tutaj jest. Nie wiem, tak się nie znam, ale ja bym pompował 2-2. A nie ma pan tutaj gdzieś na drzwiach? Na drzwiach powinno być. Albo na klapce, wlewu paliwa. Albo tu z boku przyklejone. Jak nie ma, to tu jest. O, jest, są. Co ma pan? Przód i tył, nie? No. No. Ile osób? Jedna, dwie osoby. Tu nie ma, jeździ pan niezaładowany. No to ma pan tutaj. 2-2. 2-2. Mówiłem, że 2-2. A tył 2,5. Ja nawet nie muszę, kurde, wiedzieć. Ja bym pompował 2-2. 2-2 to jest najbezpieczniej. 2-3 jest ustawione, także. No, zajebiście. Najważniejsze, żeby nie było za mało, bo wtedy więcej pali. Taką Aprilię kupiłem.
kurde. Byś nie powiedział, że to jest miejska piątka w życiu. Nie, on ma chłodnicę, chłodnicą i... I że to jest dwusów? No. I tym popierdzielałeś? Tak. Czekaj, tak tu. Na koło domu jeżdżę nim, tak. To ty masz go? Tak, tak, w maju go kupiłem. Kurde. I to już jest taki konkretny, kurde, no, wiesz? No. Ale się tym tak zajebiście jeździ, bo to jest, wiesz, niski... Ale na wyprawę do mnie byś go nie wziął. Znaczy, ja wiem, może w przyszłym roku się, jak ten będzie chciał jechać, to przyjedziemy. Nie, no nie, tak, a słuchajcie, a teraz jedno takie pytanie. Jak zaczęliście? A kiedy skończycie jeździć motocyklami? Tego nikt nie wie. Zaczęło się jeździć na wędkowanie, na ryby. Wiesz co, ja to nawet jak pieluchę już będę miał w tyłku, nie? To jeszcze będę dosiadał. Zawsze można kupić tak, jakąś trajkę. Na nie, na dwóch trzeba, tam na dwóch. No, ale to wycieczki takie dalekie to się zaczęły całkiem niedawno, parę lat temu. Jakieś 7-8 lat temu. Wycieczki. Wycieczki z Simpsonami, czyli Bieszczady, Szczyrk, Wisła, Milówka, Żywiec, tamte tereny. My się też poznaliśmy. Góry Słodne, raj dla motocyklistów. Coś pięknego, przeżyć coś takiego to jest fajna rzecz. Poza tym dużo różnych miejscowości w pobliżu, co człowiek nawet nie wiedział, że są tak piękne, tak, fajne tereny. A wy to w ogóle macie fajne tereny, nie? Beskidy to naprawdę, no. Nie? Szyrk, Ustroń, Wisła. Może tak się kiedyś zdarzy, że jak będę na emeryturze, to ja do was przyjadę. Pozdrawiam wszystkich youtuberów. Jak najbardziej. To na pewno musisz przypaść. Muszę. Musisz. Muszę. Powiedział to. Nie byłem w Bieszczadach. Nie, byłem raz. Ścigaczem. Byłem. No, wzajemnie. Byłem. Ścigaczem. Z wycieczką byliśmy. Tylko nie pamiętam tej miejscowości. Blisko do Czech potem było. Tak. No, ile ja mam do Cieszyna? Zresztą mamy w planie wycieczkę na Słowację do znajomego. Kiedy ją zrealizujemy, nie wiem. Ale są plany. Ale tak, są plany. Są tak plany. Samo jak plany powstały z Bałtykiem. Mm-hmm. Bodajże 2 lata temu powstał ten plan, zanim tu się spotkaliśmy. I dzisiaj Bałtyk, jutro Bałtyk. Tak. Jutro Bałtyk. Kurde. Jutro Bałtyk. Prosto do morza. Mogę posłać. Wysoko, Czesław, zobacz, mam akurat po jednej, dwie. Nie mam więcej. Spoko. Czekaj, nie mam więcej. Nie wiem, jakim cudem w ogóle je mam tutaj. Spokojnie. Ale mam. Bardzo dziękuję. Kurde, ja się cieszę, bo... Na kufer dam, na misę honorowe. No, dawno nie zamawiałem w ogóle wlepek. Miejsce honorowe. Z rok ponad. Na kufer dasz? Miejsce honorowe? Zaraz, miejsce honorowe tu będzie. Poczekaj, Max, to jeszcze zobaczymy, gdzie ty tam wrzucisz. Poczekaj, jeszcze nie. Jeszcze nie, Czesław teraz. Play. Ty, to będziesz miał 2 konie więcej. Tak? Tak. Nie wiem dlaczego, ale tak te wlepki działają. Proszę, jest. Pięknie. Trudno się zdzierają. Aj, też na kufer. O, tu masz motobandę, Śląsk Beskidy, Szczyrk. Nie no, powiem wam, chłopaki, jesteście niesamowici, nie? Trzeba sobie pograć jakiś cel. No, jakiś cel? I realizować. A kto to wymyślił w ogóle, ten wypad dzisiaj? Dzisiaj do ciebie? No. No to jakoś, jak to wyszło? No, jedziemy nad morze, no ale tu, że my się... Spotkaliśmy się na Bieszczadach, na live też, na innym kanale na YouTubie. No i Max mówi, ja też chcę jechać. Jaki problem? On mnie namówił 2 lata temu. Siadamy, on mnie namówił 2 lata temu w jesieni. Ja mówię, gdzie w jesieni jechać? Bo nie? To już dawno, nie? Już dawno, nie? Już tam gadaliśmy o tym. Planujemy Bałtyk. O tym Bałtyku też. Później ustaliliśmy termin. Tak. Napisałem. Zrobimy odcinek, na razie kończymy, ale zrobimy jeszcze odcinek z odpalenia twojego sprzętu. I może dasz się kawałek golny, ale nie, to jeszcze nie, teraz przerwa. Czesław, na razie nie, kończymy. Na piwo. Kończymy. Enduro, to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.